Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym krótkim filmie dzisiaj. Dzisiaj będzie taki fajny film, moi drodzy, jak szybko sprawdzić czujnik prędkości obrotowego koła w Piaggio MP3. To jest niezależnie od jaka pojemność, 325 czy 530. Ten sposób działa we wszystkich modelach, motocyklach w Piaggio MP3, więc już za chwilę pokażę. Moi kochani, sprawa jest prozaicznie prosta. I zaraz Wam pokażę. Nie trzeba mieć do tego skomplikowanego oprogramowania. Tylko mówię od razu, gorzej jeśli jest uszkodzona instalacja elektryczna tego danego czujnika w jednym z kół, więc tego już nie sprawdzicie. Ale już Wam pokażę, na czym ten sposób polega. Włączamy sobie zapłon oczywiście. Przechylamy leciutko na jedną stronę. Blokujemy zawieszenie, stawiamy motocykl i jedno koło mamy w powietrzu. Kręcimy kołem przez jakiś czas powoli w jednym kierunku, czy to do przodu, czy to do tyłu. Zobaczcie, zapaliło się światło, tak? To znaczy, że czujnik działa. Zakręcimy szybciej, odblokowuje się. No niestety, tak to działa na postoju. Teraz następne koło. Światło się wyłączyło. Przechylamy na następną stronę. Blokujemy zawieszenie. Stawiamy motocykl. Kręcimy jakiś czas kołem. Światło się zapaliło, to znaczy, że czujnik działa. I oto cały sposób. Moi drodzy, jeśli Wam się ten sposób podobał, to walcie łapkę w górę, piszcie komentarze pod filmem. Zachęcam do dyskusji. Pozdrawiam Was serdecznie i to by było na tyle dzisiaj.